odcinek poszedł mi całkiem dobrze, bo jestem na biwaku. Był bardzo ciężki, najcięższy do tej pory jak dla mnie. Bardzo dużo feszfeszu, jeszcze rano była w górach straszna mgła. Bardzo ciężko się jechało, potem od tankowania praktycznie cały czas wydmy, raz bardzo miękkie, raz tylko miękkie. 20 km przed metą miałem mały błąd nawigacyjny, więc troszkę czasu tam straciłem, ale poza tym wszystko dobrze. Motocykl jak w najlepszym porządku, zmęczenie już trochę daje się we znaki, ale cieszę się, że jestem na mecie i że jutro jadę dalej. Maciek zatrzymał się na trasie, jakieś ma problemy z motocyklem, nie wiem co się stało, ponieważ było to feszfeszu w mgle w górach i ja jechałem bokiem tego feszfeszu, objeżdżałem go jak najbardziej tylko się dało i się z Maćkiem w ogóle nie spotkałem, tylko coś tam współzawodnicy na tankowaniu przebąknęli, że Maciek stoi, także nic więcej nie wiem co mu się tam wydarzyło z tym motocyklem. Staram się nie myśleć o mecie, jeszcze jutro jest bardzo długi odcinek. Jest naprawdę trasa z dnia na dzień się robi coraz trudniejsza. Większość odcinków prowadzi po trasach, którymi już co najmniej raz jechaliśmy, a niektóre fragmenty jechaliśmy już kilka razy, więc naprawdę jest to mocno rozbite i bardzo ciężko się jedzie. No, rajd jest bardzo, trasa jest bardzo wymagająca, naprawdę jest co robić i nie ma gdzie odpocząć, tylko całe, tak jak dzisiaj 360 km, naprawdę trzeba ciężko pracować, żeby to przejechać i nigdzie się nie zakopać, wszędzie wjechać, także trasa jest na pewno bardzo wymagająca.